Przeprosiny przyjęte. Lip, zaczekaj, nie tak szybko. Uhu, patrz, chyba nieźle mi idzie. Nareszcie zjem sobie moją przepyszną, soczystą owoco gwiazdę. Zobaczcie, leci Volante. Leci Volante! Moje gratulacje, Volante. Udało ci się wylądować bez wyboru. O, o Volante, uciekaj! Co to było? Ale mam dzisiaj szczęście. Prosto z nieba spadła na moje kolana przepyszna owocogwiazda. Danonku, dlaczego zjadłeś moją owocogwiazdę? Czekaj, ale chwila, jak to? To była twoja owocogwiazda z nieba? Vivi, bardzo cię przepraszam. Zaczekaj, przecież ja nie miałem pojęcia, że to... O, bardzo ci dziękuję, Volante. Papa, Volante! Danonku, co to takiego? Jak to co? To przecież pozytywka. Pewnie przysłała ją Harmonia. Moi drodzy, mam nie lada kłopot. Bardzo by mi się przydała pomoc moich najlepszych przyjaciół. Tak, to wiadomość od niej. Dobra, kto ze mną leci do Harmonii? Ja! Przygo! Vivi, a ty się nie przyłączysz? Przygoda za nogi! Tak jest! Słuchajcie, mam dzisiaj wieczorem koncert dla bardzo ważnych gości. Ale niestety złamała mi się gitara. Pomożecie mi zbudować nowy instrument? Bardzo chętnie, tyle że... Nie mamy pojęcia o budowaniu instrumentów. Wszystko wam wytłumaczę. Najpierw musimy znaleźć jak największe drzewo orzechowe. Orzechowe? Nie rozumiem. Potrzebujesz nowego instrumentu, czy będziesz jeść orzechy? Już ci mówię. Żeby zbudować nową gitarę, potrzebuję dużego gitarowego orzecha. Tutaj wokół rosną różne instrumenty muzyczne. Czyli instrumenty muzyczne po prostu rosną? Zgadza się. Sam popatrz. Wow! Patrzcie, to jest harfa. A to chyba trąbka. Znalazłam akordeon. Tu są bębny. Ale super, prawda, Vivi? No. Daj spokój, przecież już cię przeprosiłem. Czekaj, Vivi, posłuchaj mnie. Ja tylko... Aj. Przed wami melodyjne jezioro. Żeby przedostać się na drugi brzeg tego jeziora, trzeba zagrać naprawdę bardzo piękną melodię. Tak! Ja będę wami dyrygować. Prawda, Vivi? A wcale, że nie. No co ty? Vivi, posłuchaj. Wiem, że cały czas się na mnie gniewasz, ale... Gniewam się, bo zjadłeś moją owocogwiazdę! Ale przecież to było niechcący. Nie wiedziałem, że jest twoja. Mogłabyś przynajmniej spróbować postawić się na chwilę na moim miejscu. Hej, chyba wreszcie znalazłem to drzewo. Chodź, Vivi, idziemy do nich. Właśnie o to mi chodziło! Hurra! Ale jak mamy zerwać orzechy, skoro rosną tak wysoko? To żaden kłopot, bez problemu je zerwę. Coś mnie złapało! Puszczaj! Chyba coś nie halo jest z tym drzewem. Miały na nim rosnąć instrumenty, co nie? Zaczekajcie, chyba wiem! Druga strona! Musicie ułożyć palce na otworach w pniu drzewa! Co? Na początku tego nie zauważyłam, ale spróbowałam postawić się na miejscu drzewa i dostrzegłam, że to takie ogromne organy! Nieźle to wymyśliłaś! Pięknie, pięknie! Grajcie dalej!
mnie przeprosiłeś i spróbowałam się postawić na twoim miejscu i doszłam do wniosku, że trochę przesadziłam. Ech, nie ma już o czym mówić. Bardzo mi przykro, że zjadłem twoją owocogwiazdę. Nareszcie mam nową gitarę. Dzięki za pomoc. Cieszę się, że mogłam ci pomóc. Jeśli bardzo się śpieszysz, możemy cię podrzucić naszym atlasem na koncert. Dziękuję, nie potrzeba. Na pewno nie spóźnię się na mój koncert, bo moimi gośćmi specjalnymi jesteście wy. Naprawdę my? Mi się podobała ta przygoda. Wiele się z niej nauczyłam. Masz rację, Kika. I spójrz, jak pasuje do naszego albumu. Posłuchajcie, jeśli rodzice pozwolą wam obejrzeć, jak odkryłam wiele nowych smaków i przekonałam się, że najpierw trzeba czegoś spróbować, zanim się powie, czy się to lubi, kliknijcie tutaj.